Witajcie kochani, witam serdecznie, gorąco i jesiennie. Kolejny motyw, który byśmy zagrali, jest to taki troszeczkę bluesowy, troszeczkę taki nastrojowy motyw. Mniej więcej to jest coś takiego. Coś powiedzmy w ten sposób brzmieniowo. Progi struna 3, 4, próg 12, 14, 12, 14. Po prostu zaczynam od 12 na strunie 3. Możemy tutaj oczywiście stosować różne techniki tutaj artykulacyjne, bo możemy zagrać bez niczego. Albo z czymś, na przykład bendingiem na 14 progu. I vibrato na 14. Puścimy podkład, zobaczymy jak to będzie śmigało. Działaj! Zmienić motyw, bo tutaj zaczynaliśmy od power chordu A i F. Zaczynaliśmy od G, A, czyli dźwięk, operowaliśmy w pobliżu dźwięku A. Spróbujmy przenieść to w inne miejsca, zobaczymy czy coś będzie fajnie brzmiało. Spróbujmy na przykład przenieść cały ten motyw, gdzie zaczynamy, gdzie robimy ten sam motyw, tylko że na przykład dźwiękiem, od którego zaczynamy, będzie dźwięk na przykład od tercję małą do góry, czyli że ten dźwięk będzie dźwiękiem C. Zrobić z kolei taki motyw, że przesuniemy to przesuniemy to na przykład od że zrobimy DE, czyli będzie kwarta w dół od dźwięku A kwarta w dół, czyli musimy znaleźć dźwięk E. Dźwięk możemy użyć ten tutaj. Dobra, niech będzie na czwartej i piątej strunie. Próg to jest 12. Uwaga, to tu już sobie idzie podkładzik. Ciekawie, akurat grałem jeszcze z chorusem. Brzmi to dość ciekawie. Spróbujmy natomiast się przesunąć jeszcze, załóżmy o, jeżeli mamy, to może akurat z bendingiem o tyle jest niedobre, że ten bending powoduje nam takie falowanie dźwięku podczas podkładu. Niemniej jednak próbujmy coś wyłowić, prawda, eksperymentować. To jest jeden z przykładów na eksperymentowanie, wyszukiwanie różnych właśnie fraz
podkład już powiedzmy zadany, prawda? Ktoś nam gra podkład, no to graj ten motyw, ty, tu, tym, tu, prawda? Graj sobie, a ja sobie będę rozkminiać. Możemy dobrze zrobić coś takiego, że jeśli zaczynamy od GA. GA. Możemy na przykład przejść o tercję mało w dół. Zobaczymy, jak to będzie brzmiało. A tercję wielką. Mamy E, Fis. No, to akurat jest taki specyficzny bardzo specyficzny bardzo podkład, prawda? Bo on niekoniecznie musiałby być powtórzony x razy. Natomiast waszym zadaniem byłoby poszukanie też o inny interwał. Czyli po prostu znalezienie w innym miejscu tego podkładu. Ten podkład będzie gdzieś w filmikach obok. Gdzieś też go załaduję. Także dobra, dzięki za uwagę. Piszcie komentarze pod spodem. Zasubskrybujcie kanał, jest oczywiście grupa na Facebooku Rock Day. Bardzo serdecznie tam zapraszam na wpadnięcie i przesyłajcie filmik dalej, jeżeli Wam się podobało. Dzięki, do zobaczenia.